Siema wszystkim, witam w nowym odcinku fanartów. Bardzo długo nie było fanartów, więc was przepraszam za to. Czemu nie było długo fanartów? Bo nie było. W sumie nie wiem czemu, nie mam konkretnej odpowiedzi, po prostu nie było. Ale stwierdziłem, że kilka fanartów jest w tle i warto by było je otworzyć. I szczególnie jeden specjalny fanart, na którego czekałem, przyjechał, więc będziemy go otwierali dzisiaj i po prostu nie mogę się doczekać. Oczywiście jest ze mną Justyna dzisiaj też. I co, no możemy zaczynać. To jest to, na co czekałem cały czas. Już leży tam od dawna i myślę, kurczę, już chciałbym to otworzyć, zobaczyć to tak na żywo. Czy będę naprawdę tak zaskoczony, jak byłem, jak co? O Jezu, o kurde, ale się jaram. O ja pierdziele, ale kozackie. Patrzcie to, najlepszy fanart, który dostałem w życiu, to jest od Joanny, więc dziękuję Joanna bardzo. Ale faza. Śmiejnie się tak. Nie wiem, nie mówię tak, że tak musi odpnąć. Czekaj, z tą stronę jestem. Nie, tak czy siak będę z tą stronę, bo jestem odwrócony. Słuchajcie ludzie, mam też grupę. Link do grupy będzie tam w pierwszym, drugim linku w opisie. Czemu jest grupa? Grupa jest po to, żeby was informować na bieżąco o charytatywnych odcinkach, bo mam teraz kanał charytatywny, też będzie link w opisie. Wszystko tłumaczyć będę na jakimś odcinku na dniach. I tak to możecie tam wrzucać swoje wirtualne fanarty pod postem z tym zdjęciem właśnie, który się pojawił tam dzisiaj. I no, jak macie tam jakieś, bo dawno też nie odbierałem od was jakichś wirtualnych i żeby nie było spamu, może się to dawać tam. Dziękuję, Joanna. Absolutnie przekozak fanart. Jestem podjarany. Framkuję, frejmuję i daję na ścianę. Jezus, teraz twoja kolej. Masz nóż. Otwieraj. Ale dawno nie otwierałem fanartu. Jeśli chcecie oczywiście, możecie polajkować. O, YouTube coś, po prostu YouTube się zepsuł ostatnio, nie wiem czy widzieliście. Cofał wszystkim subskrypcje. Nie pojawiają się filmiki w ogóle ludziom, więc nie wiem co się dzieje. Jestem, mam nadzieję, że to poprawią w ogóle. Ale jeśli chcecie wesprzeć kanał, możecie oczywiście zostawić łapencję w górę. To co? Co mi wysłali? Masz, ja tego nie chcę. Ej, ja się boję, że to jest jakiś troll. Nie, groszek! Mi się otwórz jak najszybciej. Aha, no... Dobre, otwórz jak najszybciej. Wcale nie stało na półce z 3-4 miesiące, w ogóle. Ale mamy groszek. A no groszek, puszkowane jedzenie trzymają się długo, więc nie trzeba było otworzyć. O, i moja ulubiona książka. Oh my god. O... Z biblioteki! Nie, aha, chcę pranko. A napisała, że wynajęła z biblioteki. Ale groszek jest i teraz mam specyficzną dietę treningową. Jak widać, bicek powoli idzie i rośnie i coś tam się dzieje powoli. Ja jeszcze 6 miesięcy myślę, że zanim coś, cokolwiek, jakieś duże postępy będą. Ale groszek mogę jeść. Nie. Mogę? Czemu? Nie, z puszki pisało. Wszystkie groszek. No i co z tym groszkiem zrobimy? Damy Kermiemu. Dobra, Kermi zje groszek. Będzie dietował też z nami. Papier toaletowy, pewnie używamy. Lubisz się boksować? Dobre, widzę, że moje żarty coraz lepsze, nie? Coraz nie. Lepsze. Uczyłem się. Tyle nie było fanartu, poszykowałem takie fajne żarty na ten odcinek. Ej, słuchajcie, to jest kolejna paczka. To jest mega ciężka paczka i się boję. To jest w ogóle... nowa, ona niedawno przyszła. Co to jest? A może to nie jest w ogóle odcinek? Co? Suszarkę ktoś mi wysłał? Spoko! Będę miał na wyjazdy. Ale mi się wydaje, że on, że to nie jest suszarka, że to jest wszystko część większego wkrętu. Ooo, i miałem rację. To co, co to? Lemon soda i tak nie. Lemon soda, nie mogę pić. O panie! Co to jest? O ja pierdzielę! Jakie to jest duże! To samo mówiłaś wczoraj. Patrz, ty tyle siedzisz... O, sudoku! Ostatnio jechałem na pogrzeb niestety rodzinny i w sumie nie wiedziałem, że jest w Łodzi. Jechałem mega daleko i nie miałem co robić. Nie, wziąłem telefon, myślałem, o, jedziemy tam godzinę z rodziną. Okazało, że jedziemy jest praktycznie prawie 5-6 godzin tam na miejsce. I no, telefon się rozładował, ale jak mówiłem ostatnio, nie siedźcie za dużo w telefonach, róbcie sudoku. To możesz jeść. Ja. Nie, nie mogę. Sudoku nie mogę. Sudoku mogę jeść. Ale to możesz na kilka. Mogę jeść sudoku, bo ja jem papier. Nie wiem, czy mówiłem wam, będzie w filmie. Dobra, nie mówię wam więcej, to jest tajemnica. Dowiecie się niebawem. Tęczowe serca. Tęczowe serca. Ja, to dla ciebie. W sumie to dla ciebie też, to też. Jezu, ludzie. To też. Ale nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A ja muszę zobaczyć, jak to wygląda. Nie, sorry. Oh my god! Ona cztery takie. O. Nie, ja zabiję was, ja nie mogę takich rzeczy jeść już.
Jestem na stricte dietę, ale zaczekaj, jeszcze chyba 3 tygodnie będę mógł, nie, 9, do końca lipca muszę. Na ołówek mamy Star Warsa, ale daję go na biurko, będzie przekozak, fajnie będzie wyglądało, dziękuję, lubię Star Warsowe rzeczy. Może być? Czekaj! Co? Tiu, możesz zdobyć każdy. Oto klucz do czyjegoś serca, użyj go rozsądnie, do czyjego. Nie. Gdzie masz klucz? Ale ładne. Moje? Nie. Moje? Nie, bo to do mojego serca nie ma. Chciałabyś. Puchnęła. Fajne fanarty dzisiaj, ludzie, przekozackie fanarty. Boże, i dobrze, że poczekałem, bo ostatnio same jakieś papierki wysyłaliście, więc... No. Teraz można otwierać. No, super fanarcik. Otwieramy. Pisze 30 kwietnia. I w środku jest... Wstępko z pingwinem. Staranne. Co? Co to znaczy? Staranne, że się starał. O, stara się, więc dziękuję. Osoba, która się starała nad tym. Co to? Ej, czemu tu są dziury, tak jakby była mysz tam czy coś? Nie, to jest jakiś prank. Dzięki. O! No! Chcesz, żebym się zabiła? Dobra, teraz ty, otwieraj. Dobra, to jedziemy dwa na raz, ja też otwieram. Patrz, jajko z tyłu. Homunculus. No. Cały czas te homunculus. Ej, to jest fajne. Ładne, podoba mi się to. Fajny, fajny dodatek do kuchni. Fanat z jajami. Ale jaja! O! To jest ołówek, to jest magiczny ołówek. Znajdź lizaka, grę papieru. A, i mamy skreślać, ej, patrz, mamy skreślać, jak znajdziemy. Co to jest za laska? Jakaś z randomowej gazety. Znajdź lizaka. Dobra, znajdź lizaka, ja będę skreślać. Mam rzecz. Cienki, skreślony, dobra, dobra. Ale ładny! To jest lizak? Tak. Ale przykozacki lot, lodowy. Ludzie, mam super fanaty ty. Lajka. Subskrajba. Nie ma takiego czegoś. O, papierki, papierki. Papierki. Karton. Chyba to jest całe to. Grę. Coś jest, ale nie mogę wyciągnąć. No wyciągaj. Oh my god! Jezu! Przed otworzeniem wyrzeknij się, że nagrasz tą grę. Może nie jest fajna. Może przez RZ. Nagram ją na kanał charytatywny, ewentualnie. Od Dawida. Ale jaja, o kurde! Co to jest? O fuck! To jest homunculus. Ej, tu jest KitKat z zielonej herbaty. To jest mega dobre, dziękuję. Ale słuchajcie, nie wiem, pokażę wam to z bliska. W ogóle, patrzcie. Tu w środku jest coś nie tak. Skitersy zawsze na propsie. Justyna będzie wszystko jeść, ona będzie grubsza, coraz grubsza będzie na odcinku. No jak będziesz to wszystko. Ale czekaj, bo ja się boję, ej. Tak Kinder nie spo... Wiesz, czasami jajka pękają niektóre, ale... Ale nie to wiem. Wygląda jak klej, może on tam skleił to. Że jedno jest sztuczne? Tu jest homunculus z tej strony! Homunculus w fanarcie. Ja pier... Ziom, co to jest? O! Nie ma czegoś takiego jak... To jest do cholery prawdziwe jajko zapakowane w Kinderze! To pewnie jest homunculus, prawda? Czekaj! Vision Steward! Pewnie przez tą dziurę wyleciało, ty weszedł to! Ziomek! Co jak tu jest kurczak? Tam jest homunculus! Czekaj, rozbiję to, ej! Unboxing homunculusa. Ej, wezmę książkę jak ten Rosjanin. Ja bym się zaczekałaś. Czemu jest czarne całe? Nie! Ziom! O kurde! Ja wyrzuć to! Ziom ze szyjki! Co? Poszczeli kwasem, Stuart! Zabierz to, tam jest homunculo! A to też... Jezus! Stuart, wypierdziel to! No kurde, tu kolejne! Oh my god! Człowieku, co jeszcze pomyśla, żeby dać prawdziwe jajka do fanarta? Ale to jest homunculo! To nie jest... Czy jajka jest normalne, czy jajka Kinder niespodzianki? Ale tylko z tego się zrobił... Czekaj, a co tu napisał? A jaki ty masz rozmiar jajek? Co ty szczeliło cię to? Ja pierdziel z ciot nie strasznie! Wypierdziel to! Weź to na kosza! Nie! Weź. Nie, weź to do tamtego kosza, wyrzucimy to jak będziemy wychodzić, bo zjej Hermiego! Dobra, mamy jeszcze dwa fanarty, otwieramy je na szybko, fastem, bo musimy wychodzić już. Jezus Maria, to są wszystko jakieś kurde śmieszne. Tu pisze, że będę zadowolony. Ej, co się dzieje? Mąka!
Po co mąka? Mąka dolnośląska. Dziękuję. O, gorący kubek. Nie pogardzę. Galaretka. Mogę jeść. 0,0 cukru. Budynk dla Justyny. Co to? Pudding. O, to jest mega dobry typ. Miętowa czekolada. O, a tu mamy... Czemu czurczami? W pierwszym odcinku. No to jest lakota. Ale pisze dla ciebie. Nie. Ja tego nie widziałem. Kermi. Może tego homunculusa mówisz dla mnie. Jedz. Smacznego, mały. Tu mamy... Wow! Dobra, to jest takie fajne coś, to tak to ściskania. Z muszelkami niestety nie będę z tym chodzić na co dzień, więc sorry. O, pingwinek. Pingwinek, pingwinkami. Kolejny pingwinek. Co? O! Małe homunculusy. Wiedziałem, że tak powiesz. Pingwinek fajny też. I Kermi go narysowała, to jest... Kermi, patrz! O, to ty! O, patrz, czekolada... Studencka! No, bo student. O to chodziło. Paszko, możesz jeść jedną taką, bo to są... Ej, faktycznie, to mogę jeść, dziękuję bardzo, to będzie przekozak. A więc to koniec ludziska, słuchajcie, to jest po prostu przekozak. Najlepszy fanart, co dostałem chyba do tej pory, jeśli chodzi o rysowanie, rysowane ołówkiem. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję za suszarkę. Kolegowi, za... jak wyglądasz na tym zdjęciu? Jak? Jak homunculus. Swoją drogą też dziękujemy za te homunculusy. Note for przyszłość, nie wsadzajcie jajek do fanartów. Ale już kiedyś się wysłali. Wiesz, kiedyś wysłali i pękło. Na szczęście te nie pękły, bo by całe mieszkanie śmierdziało, byśmy znowu szukali. Ale Luiska, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za to. Fanarty możecie wysyłać na adres w opisie. Dołączajcie do grupy Stolarzy Stew na Facebooku, bo tam dużo się dzieje. I kanał charytatywny też subskrybujcie, ale będzie filmik niebawem o tym osobno, więc jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. My lecimy. Cześć. I feel my heart beneath my skin. I feel